formalnej można? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, droga Rado, szanowna. Właśnie w przerwie miał miejsce pewien incydent, który formalnie jest, musimy jakby się nim ustosunkować. Ja poprosiłem panów, którzy filmują, czy zapytałem się grzecznie, czy włączyć kamerę. Otrzymałem odpowiedź, o co to mnie obchodzi. Taką grubiańską, niegrzeczną odpowiedź. Ale to rozumiem, bo pana od kamery, jako mieszkańca, rozumiem, że można coś denerwować. Natomiast poprosiłem w tym momencie pana przewodniczącego odpowiedzialnego za całą sytuację, żeby sprawdził, czy jesteśmy nagrywani na sali w przerwie. No pan przewodniczący sobie tak nonszalancko też powiedział, że to się go nie interesuje. Pytam się, drodzy państwo, jak my tą sytuację regulujemy? No bo przecież w końcu musimy mieć pewien komfort rejestracji tych rzeczy, tym bardziej, że wiemy, że są wycinki z filmowania manipulowane, włosy tam, no obrazy są manipulowane i są dawane do internetu. Chciałbym, panie przewodniczący, żeby pan w końcu, bo od roku też to mówi, tą sprawę uregulował. Proszę pana o to bardzo mocno, pan, bo po to rzeczywiście są miał być regulamin, proszę pana, to jak jest oczywiste. Są wyroki na to, że w przerwie nie można filmować. Czy oczywistym jest dla pana odpowiedzieć mi? Przepraszam, czy ktoś z pani panów radnych został sfilmowany w przerwie i został upubliczniony? Kto z panów radnych został sfilmowany? Proszę nie manipulować tym, co powiedziałem. Ja pana poprosiłem, żeby pan sprawdził, czy jest to nagrywane. Grzecznie pana poprosiłem, czy pana, bo przecież do tego, no pan jako gospodarz tego obiektu jest obowiązany. A pan mi powiedział, że to pana też nie interesuje. To kogo ma to interesować w takim wypadku? Ale jeśli ktoś nie chce być nagrywany, może opuścić salę. Szanowny panie, proszę o spokój, proszę o spokój. Proszę o spokój, proszę państwa, wszyscy jesteśmy osobami publicznymi. Jesteśmy na sesji i na sesji w przerwie osoba siedząca pod ścianą telefonem komórkowym też nas może nagrywać. Nie mamy na to wpływu. Ale to, co powiedział Damian, ale upublicznianie pewnych treści niezwiązanych z sesją jest inaczej traktowane jak przedstawianie relacji z sesji. Dlatego jeżeli ktoś z państwa w jakikolwiek sposób zostanie, jak to się mówi, opublikowane jego dane, czy pan wójt, czy tam inni ten, proszę bardzo, rozwiązujemy sprawę. Ale o czym innym była mowa, panie przewodniczący? Nie o czym innym. O czym innym było pytanie, czy w trakcie zarejestrowany obraz i dźwięk. Proszę, nie się zająć. Pan cały po drugim czas mówi, że właśnie, że będzie na tego. Ja mam jedną rzecz. Kto z państwa radnych mi pokaże, że w czasie przerwy nie mogę? Niech pan nie manipuluje tym, co nie chce pan. Chodzi o prawo, proszę przestrzegać. Proszę mi nie mówić o nią. Proszę przestrzegać prawa. Ale przepraszam, czy pan troszkę nie zapomniał? Proszę przestrzegać prawa, czy pan. Jeżeli nie ma postanowień rady, proszę mnie do. Ja nie mam czasu szukać, proszę pana, czy mnie nagrywają, przerwa czy nie. Pan sam. Jeżeli pan wójt nie ma czasu szukać, to proszę poprzez swoich urzędników dostarczyć stosowny dokument i na pewno rada się do niego ustosunkuje. Jeżeli pan nie opracuje regulaminu w kwestii filmowania na tej sali, przy pana, to przez rok czasu pan obiecuje, no to przy pana powiem panu tak, że ja tą salę będę bojkotował, nie będę przychodził przy pana i będziemy mieli problem z tego powodu, bo pana obowiązkiem jest uregulować sprawę nagrywania i nie mówić mi, że ja sobie szukał, czy pana będę nagrywany, czy nie. Na tej sali, w przerwie, proszę pana, kamery mają być wyłączone, a ja proszę i wymagam tego od pana, jako gospodarza tego tej sali, żeby pan mi to zagwarantował. Panie sekretarz, mam pytanie. Czy jest jakiś dokument, który mówi, że w przerwie mają być kamery, środki audiowizualne włączone? To znaczy, sesja jest miejscem publicznym i sesja jest nagrywana, natomiast przerwa w sesji już nie jest upubliczniana i nie stanowi informacji tutaj publicznej. Sala rady jest miejscem publicznym. Bo sala rady. Możemy polemizować. Są wyroki sądu, że pan. Nie jest wspólnota orzeczenia. Wyroki sądu też gmina. Nie powołujmy się na wyroki sądu, panie. Ale powołujmy się na proszę, że pan. Jest artykuł wspólnota.org, nagrywanie przerwach sesji. Co się dzieje w czasie przerwy sesji? Będzie to jednak nagranie zupełnie prywatne, które nie może być uznane za zrealizowane w ramach dostępu do informacji publicznej. Czyli publicznie nie można, a prywatnie z ukrycia każdy sobie może gdzieś tam z ukrycia, ale publicznie nie można tego nagrywać. To znaczy, nie można tego publicznie.
Dokładnie. Ja powiedziałem. Jeżeli Państwo wskażecie, że jest jakaś przerwa nagrywana, tak, i upubliczniona, to macie prawo dochodzić swoich praw. To wtedy zostanie sprawa skierowana do stosownego organu w stosownym trybie. Ponieważ jest to naruszenie, nie naruszenie do prosimisji. Przerwy nie można zaliczyć do posiedzenia rady. Oczywiście, dlatego panowie, którzy, zresztą wszystkie osoby, każdy z nas radnych, który tutaj, czy wykorzysta kamerę, czy wykorzysta swój telefon, jeżeli podejmuje się takich czynności, ponosi za to odpowiedzialność. A ja mam pytanie do pana przewodniczącego. Tak, super. Wspominał pan to, nie wiem, no, z parę miesięcy temu rzeczywiście, że pan tylko czeka na moment, kiedy te nagrania zostaną nieopublikowane w całości, albo zostaną jakieś godzinki, albo zostanie to zmanipulowane, wtedy pan podejmie odpowiedni krok. Taka rzecz miała miejsce i czemu pan nie powie jeszcze odpowiedni krok? Przepraszam, kiedy zostały zmanipulowane i kiedy to miało miejsce, bo nic nie wiem na ten temat. Dobrze, to ja po sesji rady podejmie do pana i powiem, że tak, jak to wygląda. Jasne, bo ja na przykład jednym z portali oglądałem sesję bez końca. Do naszego kolegi, który fotografował, nie było końca, nie wiem dlaczego. Jest wycinek. Z kolei drugi był niewyraźny. Czy jest ten wycinek na której stronie internetowej? Jest ten wycinek sesji rady, że tak już na formie. Nie, jeżeli coś takiego, to nie ma problemu. I powiedziałem, nie ma problemu. Jest to, mamy to prawnie zakomentowane. Na internetowej wieści z Kobylanki jest wycinek z sesji rady, nagranie tam kilkusekundowe. Są obrazy przekazywane, to jest manipulowanie. Ja uważam, że proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa stwierdził, że zostało coś zmanipulowane lub zrobione, czekam na zgłoszenie, podejmiemy stosowne działania. A panie wójcie, ja ani pan, ani komu z rady nie każę chłopcu na posyłki i coś tam sprawdzić, włączyć czy wyłączyć. No troszkę stanujmy pewne rzeczy. Ja się czuję tutaj gospodarzem z radnymi, pana traktuję jak gościa, nie chciałbym, żeby ta konwencja się popsuła. Jeżeli pan, szczególnie pan stwierdzi, że takie nagranie tego pana zostało zmanipulowane na pańską szkodę, to pomijając pańskiego dochodzenia, ten pana to sam już nie będzie. No tak jest, takie są konsekwencje. Się no, takie są konsekwencje. Nie chodzi o to, czy jest nagrywane, czy nie jest, no nic do ukrycia. Jak samo chodzi o to, żeby nie manipulować, nie wykorzystywać tych obrazów, żeby kogoś pośmieszyć. Od samego początku o tym mówiłem, jeżeli się okaże, że nawet na forum jakimś tam innym jest przedstawiona sesja, ale jest to zmanipulowane, ucięte, zrobione, żeby wypowiedź zniekształcić czy coś innego, dla mnie to jest manipulacja. I postępujemy tak, jak zdobane wykroczenie. Manipulacja jest wtedy, kiedy obraz przedstawiony jest w taki sposób, żeby kogoś pośmieszyć, żeby jakby nastawić ludzi oglądających na pewnego rodzaju grupy czy na pewnego rady. Ale przecież na pewno jego rodzaju myślenie na to. Jak tylko weszło oderwane z pana sesji, wnioskowaliśmy o to, żeby zrobić po prostu filmowanie na rzecz gminy przez radę. Może być kamera zamontowana i może być online, tak jak inne miejscowości miasta mają. Każdy mieszkaniec może online wejść na sesję rady. Nie musi przychodzić. Może siedzieć w pracy, może sobie po prostu spoglądać. Dlaczego tego nie zrobimy? Słuchajcie, będzie pora na wolne wnioski, inne sprawy, wrócimy do tego tematu. Wracam do sprawy realizacji porządku obrad gminy Kobylanka. Są interpelacje i zapytania. Proszę uprzejmie. Proszę. Mam do pana wójta zapytanie takie odnośnie odwołania się przez firmę Remontis do Krajowej Izby Odwoławczej odnośnie przetargu na śmieci. Pan skarbnik na komisji poinformował nas, że została gmina obciążona 816 zł karą za nieprawidłowy przetarg. Ale jest jeszcze do tego zwrot 15 tysięcy zł na korzyść, znaczy dla Remontisu za kaucję, którą musieli zapłacić na ten. Czyli to 18 tysięcy plus 15 to daje nam prawie 34 tysiące, a nie 18 800. Więc trzeba byłoby to też jakoś sprostować. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę. Ja mam zapytanie o tworzące się przedszkole w Rętowie. Przedszkole to dawno publiczne.
będzie, no, będzie publiczne, ale prowadzone przez fundację. Jakie są kryteria przyjęć dzieci do tego przedszkola? I skąd ta kwota też, bo tam okazuje się, że 450 zł będzie kosztowało to przedszkole. Jak jest dotacją wtedy na to przedszkole? Szkoła, znaczy zgłasza się wnioski, składa się wnioski do szkoły w Reptowie do 15 lipca, a z tego co się mówi, to te miejsca już są dawno zajęte. Nawet jeszcze nie wpłynęły wszystkie wnioski zgłoszeniowe, a miejsc już brakuje. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja chciałem podjąć taki temat, pani wójcie, to chodzi o ulicę Wilków. Jest tak, to nie jest jakieś tam koszty pieniężne, tylko po prostu dać ludzi, żeby wybudować na tym z pobocza krzaki, bo już tam nawet samochodem się teraz już trudno przejechać. Bo jak jadłem samochodem na Libii, to jest tak wąska droga, że naprawdę o samochodzie już co. I panie były sołtysie, no pomóż pan trochę, no, ja, no to wezmę kosę i będę kosił, zaraz przyjdę, no i jakoś tam trzeba. No i tam prosili, żeby kwestię podjąć. Tak, 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 jest nie. Mało tego, że tam drzewa jeszcze rosną na tej drodze, tam jest ciężko minąć na to. Samochód jest to jedno. No jest to jedno. Tu umówiłem się z Danielem Wczesnym, że tam będziemy jeszcze raz i dokładnie to. Ja tam, panie przewodniczący, ja tam naliczyłem 15 drzew sosen. Trzeba wywalać. Bo tam nie ma przejazdu. Niech się przewodniczący tam przyjedzie sam. Naprawdę, ja słuchuję. A to nie jest jakiś tam na razie tak to. Jasne, to proszę tutaj kolega. Tak? Zapytacie, może teraz będzie wysłuchane. Ma prośbę nie przeszkadzać, no i sobie pytanie do pana. Proszę Państwa, przypomnijmy sobie na trakcie, nie przyjmujemy się, jak to będzie dobrze. Dobrze, zapytanie panie wójcie, drodzy radni. Na naszym placu zabaw w Reptowie dużo młodzieży się spotyka. Są tego efekty. I lepsze, i te gorsze. Widać, że się bawią, ale również coś się tam psuje, można powiedzieć. Ale nie o tym. Tak. Głównie mnie interesuje ten plac, który jest tam wyrównywany obok tego placu zabaw. Ta działka. Panie wójcie, mieszkańcy mnie pytają, czy to prawda, że pan zakazuje młodym ludziom tam bycia na tym placu zabaw, a pytanie odnosi się do tego, oni pragną siłowni zewnętrznej. Czy to prawda, że tam nie może być postawiony żaden element siłowni zewnętrznej? Dziękuję. Proszę. Moje pytanie, czy pani sołtys z Koperanki zgłoszona zapotrzebowanie na oświetlenie, tak jak miało być do urzędu, pani chyba Iwona zbierała takie informacje. Drugie pytanie. Prace przyrody w związku z montażem urządzeń silnych. W ubiegłym roku była umowa na zakres prac wyrównania terenu. W tym roku działalność rządu się pojawiła związana z wyrównaniem, z przesunięciem płotu. Chciałabym dowiedzieć się, dlaczego, czy to nie są pobierane koszty ubiegłoroczne i jaki zakres całego montażu tych urządzeń siłownych. Dziękuję, proszę. Ja uporczywie o drogę państwa Jaszczewskich. Idą 2 miesiące wakacji. Panie wójcie, czy wystarczy ten czas, żeby do końca sierpnia zamknąć ten temat definitywnie? Mimo, że jest wyrok sądu. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Ja już część tych pytań, które miałem przygotowane tutaj do pana Wójta, zostały wyczerpane w sprawozdaniu pana Wójta, ale jeszcze 2 zostały, dlatego zapytam. W sprawie doprowadzenia wody do Gajeckiego, czy pan Wójt pamięta o tej sprawie i czy będzie szansa, żeby to realizować i kiedy ewentualnie jakąś przybliżoną datę. Następna sprawa, wiem, że będzie prawdopodobnie przewidziany w Niedźwiedziu przystanek MPK na wysokości posesji 33, naprzeciw tej posesji 33 w Niedźwiedziu. Gdyby było, to by była naprawdę fajna sprawa, bo tam naliczyłem około 10 dzieci, które by
korzystały z tego przystanku. Dobrze, dziękuję. Ja mam się szkoda, że tak pan korzysta wyszedł tak na kanwie akurat tej kamery, ale w tym punkcie interpelacji zapytania może być retoryczne do nas wszystkich, jak tutaj siedzimy, bo dowiedziałem się, nie znam szczegółów tej wypowiedzi, jaka tam padła, ale na ostatniej sesji pan przewodniczący zakończył już sesję, zamknął sesję. Ponoć jest opublikowany film sesji, jakaś moja prywatna wypowiedź, która jest komentowana na forum, która jest po sesji, a jest upubliczniona na tym filmie sesji. Kiedy na grilla idziemy coś takiego? Kiedy idziemy na grilla czy coś takiego, uważam, że skoro mówimy już na kanwie rejestrowania sesji, to okej, ale skoro przewodniczący zamyka sesję i na tym kamera powinna być połączona. No to w tym momencie kamera powinna być połączona. Tak, prywatne wypowiedzi na tym po sesji. Słuchajcie państwo, na drugiego... Czy ktoś z państwa to widział, słyszał, czy faktycznie gdzieś tam... Nie słyszałem, ale z tego co wiem, z tej strony kamery akurat nie chodziły, chodziła kamera główna, która stała przy mównicy. Więc może zapytać panie Handlowskie. Ja nie zacząłem, dlatego pytam państwa. Ja tylko ci podpowiadam, jaka jest sytuacja. Akurat te kamery nie chodziły, bo z tego materii pana Handlowskie już o kamerę chodziły. Nie chodzi, to ja się tam nie wstydzę, ale nikt się z nas nie wstydzi to, co mówimy. Każdy może iść tak. Oczywiście, proszę, żadne tam, że idziemy na grilla, czy gdzieś się spotykamy, cała przyjemność, prawda, jeśli tak jest. Tylko żebyśmy to, co pan przewodniczący mówi, jakie zasady wkrótce pracowali żeby to było jakimś umarłowaniem. Jest słowo, otwieram sesję, słowo zamykam sesję, wszystko poza, jest poza sesją, przerwy tak samo i to się nie zmieni. Ja później jeszcze, bo nie chcę, tutaj są, jest punkt interpelacji i zapytania, bo tutaj jest jeszcze jedna interpretacja na stronie wspólnota.org. Nie wiem, czy państwo czy w tym punkcie pozwolicie, to ja przeczytam może, jeżeli mogę. To może później. Albo później. Sprawy, to jest istotne, się okazuje, że przerwy, oczywiście ktoś prywatnie może nagrywać sobie, ale pan przewodniczący jako prowadzący może poprosić o wyproszenie bądź wyłączenie rejestracji. I to jest gospodarzem przewodniczący i to jest przewodniczącego rola. Jeżeli poprosi, to taka osoba powinna, tak powiem, dyskutować na tym można bardzo długo, każdy pewnie ma różne, natomiast co do zasady, to tutaj co Wójt powiedział właśnie, to jest bardzo ważne, że trzeba zrobić porządek. Nie chodzi o to, żeby przestać nagrywać, nie chodzi o to, że ktoś się czegoś wstydzi, ale uporządkować to po prostu, uporządkować jakimś regulaminem, najlepiej regulaminem. Jeżeli jest jasna czytelna sprawa, jeżeli fakt zgłoszony przez Daniela się potwierdzi, są z tego tytułu konkretne reperkusje i nie ma tego prawa, czy to szkodzi, czy nie szkodzi. Nawet gdyby stał ich pani wójta albo pana przewodniczącego w czasie. Tak, nie zamknięcie, nie ważne co mówię. No jest zasada, zasad nie ma, nie. Nie jesteśmy od tego. Dobrze, wracamy do tematu. Kto z pań, jeśli pan chciałby zabrać głos? W związku z tym ja mam pytanie do pana wójta. Jaka jest podstawa prawna działania pana wójta w nierealizowaniu uchwały Rady Gminy w zakresie odpadów w tej części dotyczącej nieruchomości sezonowych i rekreacyjnych? Podstawą mojego pytania jest komunika, który się okazał na stronie głównej kopalarki, w której właściciele są proszeni o narażenie uiszczania opłaty. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Kobylarka na 2016 rok, projekt nr 33/16. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. Zakładamy propozycję zwiększenia stanu dochodów budżetu w roku bieżącym o 23 252 zł oraz podwyższenie stanu wydatków że to 1 732 786 zł, podwyższenie stanu przychodów o 939 534 zł 82 grosze i zmniejszenie stanu rozchodów o 800 000 zł. Szczegółowo ustawienie zmian w klasyfikacji budżetowej załączone są w załącznikach od 1 do 4. Zmiany w zakresie dochodów wynikają z wykonania dochodów do miesiąca maja z kilkoma wyjątkami, które między innymi są dochody podatku od nieruchomości z
wysokości 15 tysięcy złotych, które będą wynikać z opodatkowania Gminnego Ośrodka Kultury w Polsce w zakresie umowy dzierżawy nieruchomości, która obowiązuje od 1 czerwca 2016 roku, jak również z ostatecznej informacji uzyskanej od Ministerstwa Finansów w zakresie podatku należnego podatku od osób fizycznych w tym roku, gdzie plan został podwyższony o 18,72 zł. I jednocześnie zmniejszono dla gminy subwencję oświatową o 70,711 zł. Dodatkowo zwiększamy dochody budżetu z tytułu dochodów z dzierżawy nieruchomości ZGOK o 24 tysiące zł. Po stronie wydatków dochodzą nowe zadania, przede wszystkim inwestycyjne. Najpierw może powiem o zwiększeniach. To jest tak, na modernizację dróg gminnych szczegółowo wymienione są WPR-nie. Kwota 1,027 tysięcy złotych. Z czego w tym roku będą to drogi na 8 marca w programie 321,253. Proboczne oddzielenie 205,947, modernizacja drogi Wyszyńskiego 419,800. Na przybudowę ulicy Wyszyńskiego w Pobolance z łącznikiem do Kobrego 80,000, są to projektowe. 20,000 na przebudowę drogi w Rakowie. Uzupełnienie limitu na budowę parkingu przy środku zdrowia 11,000. 100,000 na wykonanie planu finansowego na plan zbudowania przestrzennego, 300,000 na rozbudowę cmentarza komunalnego, 13,5 tysiąca na organizację wyjazdu za 10 za przejeżdżane kondolanki, 2,5 tysiąca złotych ze zwiększenia na dotację dla OSP Niedźwiedź, 4 tysiące złotych czyszczenia instalacji grzewczej z ZSP Resztową, 175 tysięcy z przeznaczeniem na modernizację części budynku w Reptowie w szkole, na początku szkole. 29,787 na opłaty za pobyt podopiecznych z terenu gminy w ramach pomocy społecznej. 4,712 na dom własny w zasiłkach pomocy społecznej. Na koszty wynagrodzenia ZOMS 8,287,72 groszy. Na koszty sądowe związane z odwołaniem w wyniku przetargu przez firmę remontu z 18,816, a spłatę zobowiązań od Generalnej Dyrekcji na należną długość 401,744 i na odsetki 42,920. Na wykup infrastruktury 200,000 oraz 80,000. Na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOP-u z przeznaczeniem na dzierżawy 29,520, 15,000 zł na opodatkowanie oraz 1,500 zł na uzupełnienie limitu na utrzymanie środków miejskich. Finansowanie tych zadań planuje się uzyskać z tytułu przesunięcia realizacji modernizacji drogi nr 120 drogi wojewódzkiej na rok przyszły, to jest 350 tysięcy złotych. 170 tysięcy złotych ze zmniejszenia limitów odszkodowawczych. 2,5 tysiąca złotych z wydatków bieżących przeznaczonych wcześniej na ASP. 350 tysięcy złotych ze zmniejszenia limitu na zwroty nadpłat podatków i opłat lokalnych. A także z tytułu wprowadzenia przychodów pochodzących z wolnych środków z rozliczenia roku 2015, to jest 939,534,72 oraz ze zmniejszenia planu rozchodów wynikających z dopasowania harmonogramu wieloletniej prognozy finansowej do tego harmonogramu umowy wykupu obligacji. Dziękuję bardzo. Proszę Komisję opinię.
Dokładnie. Nie wypracował i pytanie. Otwieram dyskusję, proszę bardzo. Mamy pytanie z panie skarbników odnośnie obligacji wykupu, przesunięcie. Czy jest na to jakiś aneks, który zezwala na przerwanie biegu spłaty? Czy to jest zapis w umowie, który zezwala i jednocześnie ustala? Tak? I czy w związku z tym przesunięcie terminu, bo mieliśmy skończyć obligacje i spłacać w 2021 roku na koniec drugiego kwartału, a wydłużymy o rok. Jakie koszty poniesienia tego będą w związku z tym? Bo będą, trzeba będzie zapłacić odsetki jakieś. No tak, to są nieznaczące koszty. A mam w związku z tym pytanie. Było bardzo korzystne, jak to było bardzo korzystne. Oczywiście, no, tylko no, chciałbym, żeby ewentualnie radni też wiedzieli. Bo mimo wszystko o rok wydłużymy składę wierzytelności. Przez godzinę nie przez odsetki, ale czy to jest sens, jeżeli gwarantuje panu, że koszty są znikome takiej operacji, tak? A skutki i korzyść jest wielokrotnie wyższa, bo w tym roku możemy uzyskać 800 tysięcy więcej na inwestycje. Zgadza się. Zgodnie z umową z harmonogramem. Proste rachunek. Tak, tylko panie skarbniku na komisji nie powiedział nam o kosztach, tak? Nie musimy mieć takiej wiedzy, czy będą koszty, czy nie. Tylko na tą ewentualność, że my akurat w tym roku nie musimy. Nie musimy, nie musimy, bo taka umowa przewiduje. Musimy, że w tym roku nie ma spłat. Ale o kosztach w zasadzie nie było. Że można nie wykonywać spłat. Czy nie ma spłat? To jest ważne. Nie ma spłat zawarty. Czy nie ma spłat? No bo wcześniej było w UPF-ie było zawarte, że w tym roku będziemy mieli 800 tysięcy spłat. Było błędnie, co myśmy kontynuowali w tym roku, tak? Błąd wynikał z tego, że w tym roku przy spłacie, przy przygotowaniu do spłaty uwzględnił z bankiem, zweryfikowano, że w tym roku nie ma spłat z tytułu emisji obligacji. Ale jakże nie ma spłat, to my te koszty musimy dodatkowo ponosić. No odsetki oczywiście, że się ponosi, tak? Ponosi się. Tak. Ale automatycznie wydłużymy spłatę do 2022 roku. Tylko, że koszt będzie większy. No my nie wiemy, jak to jest. Nie wiemy. No. Na tą chwilę wiemy, że z wydatków mamy 800 tysięcy zdjęte, czyli nam dochód idzie do góry. Ja rozumiem. Ale spokój, proszę. Jest to taktycznie, żeby słupki się podniosły, no to zdejmujemy 800 z wydatków. Rozumiem. Proszę Państwa, spokojnie. Umowa jest zawarta przez nas. Kilka lat temu błędnie została zakwalifikowana do WPR, nie przez nas. Kontynuowaliśmy ten umowę. W końcu ktoś się zorientował, to myśmy się zorientowali. Nie ma aneksowania, nie ja nawet gmerałem przy tej umowie, nie ma żadnego przedłużenia o rok, proszę Państwa, spłacenia, jest to zgodnie z umową, tak to kiedyś ustalono i tak będzie. To możemy zobaczyć tą umowę? I żadnych tutaj trybów w tej materii. Ale proszę na komisję. Przecież skarbnik powiedział, że będzie wydłużenie o rok. To chodzi o WP. Jeżeli był WP i był błąd, bo kwotami kierunku i co roku, a dopiero potem zorientowaliśmy się, że jest luka w jednym roku. Dobrze, ale w uchwale. Oczywiście musi być wydłużenie. Ale w uchwale jest zapisane, tak? Do 2021, jeżeli teraz w tym roku 800 tysięcy nie dokonujemy spłaty, wydłużamy to rok. Nic nie wydłużamy. Umowa jest od kilku lat właśnie zakładająca takie zakończenie. Tylko w uchwale. Że skończymy w 2021, 30 czerwca. Super. Tak jest. Dobrze. A fakt polegał na tym, że w WPF-ie zrobiono błąd, nie przewidziano luki jednego roku, którą sobie ktoś tam kiedyś... Dobrze. Widocznie skarbnik na komisji się pomylił, bo powiedział, że wydłużyła. To proponuję pani na komisji wziąć całą umowę, prześwietlić umowę i dać spokój sytuacji. Nie ma żadnego manewrowania, nie ma żadnych aneksów, nikt nie ma żadnej umowy, nikt nie mnie kombinował. Jest tak, jak jest. Zawarte jest zgodnie z bankiem na początku obligacji i tak jest kontynuowane. I tylko byśmy naprawili błądy, bałagan, który tutaj powstał, w WPR nie było od wielu lat wciągnione. No i tam nie kolejna sytuacja. Proszę panie, chodziło o odrobić, bo jeżeli z uchwały Rady wynika, że jest przewidziane 800 do spłaty, to jest. Proszę na komisję to wziąć i przeświecić tą sytuację. Po prostu był błąd w WPR. No tak to zrobiono. No, skarbnik nam odpowiedział, co innego jest w dokumentach, więc zapytałem. Tak? Czas minął, że pana już kilka dni minęło, wiemy już jaka jest sytuacja. Otrzymał pan informację na ten temat, że to nic nie ma, żadnego przedłużenia, żadnych dodatkowych odsetek. Nic kompletnie nie ma. Tak jak umowa zakładała, tak będzie. No
Tylko, że jest pewien koszty. Nie ma nic bez umowa. Umowa za... To jest zgodnie z umową. Pewnie, że są koszty, ale to jest zgodnie z umową podpisaną kilka lat temu. I oczywiście, że jest. Pani, koszty... Ale urząd ponosi kontynuację poprzedników. Tak jak poprzednik pański ponosi po panu, każdy ponosi. No i dlatego zrobiłem tak... Są pytania? Konsekwencje ponieważ są takie, że panu wreszcie otworzyłem oczy, że w WPF był błąd. I panu teraz to pokazałem, że pana, no. WPF mamy tak zmieniony, panie wójcie, że to... Jest ciągle zmieniany, a ja się tak sięgłem. Możemy go w tej chwili zmienić jeszcze raz, możemy go w ogóle odrzucić. No, możemy to zrobić. Proszę państwa, proszę bardzo. Możemy to zrobić. Czy ktoś państwa jeszcze ma? Nie ma żadnych odsetek, żadnych dodatkowych pieniędzy, żadnej mowy, żadnej rejestru. Ja zwracam się do państwa z wnioskiem o cofnięcie zmniejszenia na modernizację drogi wojewódzkiej nr 120. Na poprzedniej sesji rozmawiałem z panem wójtem, mieliśmy przełożyć temat do września. Rozmawiałem z panem Ziętkiem w rejonie dróg w Kolnie, rozmawiałem z dyrektorem w dyrekcji w Koszalinie. Faktem jest, że na dzień dzisiejszy nie mają oszczędności z przetargu. Faktem jest też, że pan Ziętek lobuje za tym, aby w pierwszej kolejności przede wszystkim robić szosę, a nie inne rzeczy. Natomiast ja chciałbym, aby te pieniądze zostały przeznaczone na chodniki w Bielkowie. Prosiłem pana wójta o zwrócenie się z prośbą o porozumienie do dyrekcji dróg. Nie wiadomo, jeżeli marszałek na to porozumienie odrzuci, nie ma rozmowy, sprawa jest czysta, pieniądze wracają do wójta i nic z tym nie robimy. Nie wystosowaliśmy takiego pisma, nie zwróciliśmy się, nie spróbowaliśmy. Mieliśmy wrócić do tego we wrześniu. Widzę, że już tutaj jestem. Dlatego proponuję, stawiam wniosek, aby to zmniejszenie z działu 600 o 350 tysięcy cofnąć, a w to miejsce zmienić zwiększenie w dziale 900 o 200 tysięcy i o 150. To jest sprawa. Nie wiem, czy uda nam się to załatwić. Mówię, sytuacja jest taka, jaka jest. Powiedział to i pan Ziętek, i powiedział to dyrektor dróg w Koszalinie, ale nie spróbowaliśmy, nie skierowaliśmy pisma o porozumienie, bo mówię, nie dobrze marszałek powie, że nie wyraża na to zgody i nie ma o czym dyskutować. Ale wypadałoby chyba sprawę sfinalizować do końca, dopiero te pieniądze przerzucać na inny cel. Tak jest mój wniosek, że to zmiany po prostu cofnąć. Pan poseł, bardzo pana państwa proszę, żebyście ten wniosek odrzucili. Dlaczego? Dlatego, że zarząd wojewódzkich nie ma w ogóle podziałce jakichkolwiek kosztów na Bielkowo i na remont tej drogi. Chodniki, panie przewodniczący, to jest pas drogowy wojewódzki i chcę powiedzieć państwu tak, dlaczego jestem po rozmowach, nie pisałem tego porozumienia, dlaczego? Dlatego, że jestem przed wyborem alternatywy pewnej. Albo chodzą w Bielkowie, albo idą drogi na Wielkówku, idą drogi na Długą, idą drogi na inne miejscowości. Dzisiaj, wiedząc o tym, że w następnym roku będzie w budżecie, takie mam zapewnienie, w budżecie, bo w tym roku wiecie państwo co było, myśmy chcieli sobie wymusić, żeby w budżecie były pieniądze. W następnym roku w budżecie mają być zagwarantowane pieniądze na 120 i dajemy te 350 czy nawet 400 zł i wchodzimy do Bielkowa na całą tą drogę. Natomiast w tym momencie ja nie mogę sobie powiedzieć na komfort czekania, bo pan przewodniczący chce jakieś porozumienie, żebym ja nie robił dróg, naszych dróg dla mieszkańców. Do października, czy do jesieni będę czekał z porozumieniem, to jak potem otrzymam pismo w listopadzie, to co ja w tym roku zrobię, co ja potem na końcu zrobię z tymi pieniędzmi, z tymi prawie 400 tysiącami, ja żyłem dłużej. I trzeba przewidywać tę sytuację i bardzo państwa proszę, pozwólcie wycofać te pieniądze, a trzymamy się wzajemnie, że jak będą tam, to my damy na Bielkowo, bo przecież nam na tym zależy. Daliśmy dowód dzisiaj, w tym roku daliśmy dowód, że na to zależy, ale wiedząc, że nie będzie inwestycji robionej, to ja akurat panie przewodniczący tutaj porozumienie nie będę pisał. Proszę państwa, pozwólcie mi robić drogi, między innymi te, co macie wymienione 8 marca, tutaj powiecie tej pani, która była teraz, że my nie robimy drogi, bo pan przewodniczący chce sobie czekać jeszcze przez kwartał. Namawiam was, bardzo was proszę, pozwólcie, przesuńcie pieniądze, idziemy przetarg, bo przetarg jest spisany i właśnie chcemy w tym przetargu zawrzeć całą tą kwotę, która dzisiaj jest. I to jest mój wniosek do państwa, żebyście rozsądnie do tego podeszli. Nie robię złośliwości. Nie robię złośliwości. Nie będzie inwestycji tylko. Wiecie, to już ktoś jest teraz. Ziemię, jak to powiedział, to już tak jest, to jest świetna sprawa. Proszę pozwolić mi robić drogi. Drogi, panie wójcie, ale proszę nie przerywać. Drogi, które są dla nas istotne i dla naszych mieszkańców. Tyle, tylko pan proszę na poczuć, teraz sobie do mnie.
Panie wójcie, temat był podniesiony w miesiącu marcu. Żadnej gwarancji nie ma, że w następnym roku będzie to samo. Możemy milion przeznaczyć na Białkowo, a w czerwcu przeznaczymy na rozbudowę innych dróg w gminie. Temat ruszył od miesiąca marca i nic nie zostało w tym temacie zrobione. Rozmawialiśmy na poprzedniej sesji, to chociaż we wrześniu może wrócimy do tematu. Tak, wrócimy do tematu. To są tylko takie rozmowy, ale robi pan co pan chce. Proszę Państwa, jeszcze jedna sytuacja. Tutaj oczywiście bardzo moje jesieni, tam nie jest sposób, ten to wziął. Pamiętacie Państwo, tam te kamery nagrywają, ja powiedziałem tak, wrócimy od marszałka w maju i co marszałek mi powiedział? Powiedział tak, drogi panie, proszę za miesiąc zatelefonować, jeżeli nie będzie z przetargów pieniędzy, może pan zapomnieć o inwestycji. Ten telefon został wykonany. Ja oczywiście, bo tam jakaś może być sytuacja, że to może ja będę, nie, proszę Państwa, ja od dziennika już mam informację, że nie ma pieniędzy. W Urzędzie Marszałkowskim został wybrany telefon, czy są sprzedawcy. Nie ma pieniędzy. W związku z powyższym, tak jak powiedziałem, po miesiącu czasu, jak otrzymałem tą informację, a tak panu powiedziałem wtedy, że jak marszałek powie, że nie ma, kończymy sprawę, zabieramy pieniądze, idziemy w inne drogi. I ja nic nie mówię w jakiejś jesieni. Może tam wie pan we wrześniu, że tam może coś padło, no nie, że tam może pójdziemy sobie na grzyby, wie pan, ale że ja... Nie powiedzieliśmy, że kończymy sprawę i zabieramy pieniądze. Z tych słów żeśmy nie powiedzieli. Czy pan, no to w tej chwili to mówimy. Proszę, no, proszę Państwa bardzo mocno, nie ma inwestycji na Białkowie na dzień dzisiejszy. Proszę mi te pieniądze umożliwić dać na drogi, które są wyszczególnione w tabelce. Zrobimy 7 km dróg. W następnym roku zakładamy wspólnie razem, że dajemy następne 350 albo 400 tysięcy w budżecie, to zapewniam. I wyciągamy sobie pieniądze na Białkowo, na przebudowę całego Białkowa i całej tej drogi. Drodzy Państwo, proszę o rozsądek, nie trzymajmy 350 tysięcy złotych tylko dlatego, że ktoś chce porozumienia jakiegoś. Nie będzie to porozumienie możliwe, bo pieniędzy z przetargów nie ma. Nie ma. Proste jak siostra, jak światło. Proste to by było, panie wójcie, wtedy, gdyby pan to porozumienie złożył i byłaby negatywna odpowiedź. Ja bym dzisiaj się słowem nie odezwał. Proszę pana, ja uważam tak. Ja bym słowem się nie odezwał. Ale spokojnie. Chodzi o to, że na komisji pytaliśmy się takie porozumienie nie jest możliwe. Te rozmowy, okazuje się, że nie planował żadne porozumienie, bo pan przewodniczący rozmawiał z wojewódzką. Dlaczego nie została zrobiona próba tego, żeby porozumienie? Szanowni Państwo. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Ja to się zapominam, ale działam w miarę typująco. Pieniądze, pismo moje mówiące z prośbą o tym, że proszę o budżet marszałkowski i to, że daję pieniądze, wniosek mój poszedł do marszałka w tamtym roku. Na ten wniosek nie otrzymałem odpowiedzi. Ten wniosek jest tam, leży do załatwienia. Teraz, kiedy już wiemy, że nie ma środków z przetargów, otrzymam odpowiedź na złożony swój wniosek z tamtego roku i będzie pan miał ten grej, że nie ma pieniędzy na Białkowo. Ja nie będę pisał po raz drugi, trzeci pism, bo pan sobie tak wyobraża tą sytuację. Ja nie mam czasu na takie rzeczy. Ja muszę robić drogi tutaj, proszę Państwa, i proszę Was, nie dyskutujmy sobie tutaj na temat, czy ja powiedziałem A czy B. Proszę Was, róbmy drogi dla mieszkańców. Mamy potężne zaniedbanie w tym kierunku, a Białkowo nie będzie zrobione tutaj i koniec, kropka. To wynika ze słów człowieka, który jest administratorem 120. A więc ja tylko panu to ten sam, przepraszam, ten sam człowiek pan powiedział, że w następnym roku to będzie ujęte w planie? Przepraszam, powiedział mi to, że będzie wnioskował o to, bo wie pan, bo w tym roku tego nie zrobił. Tylko że w tym roku pan Wiertek zawnioskuje jako dyrektor z Białkowa. Na czym polega sytuacja? To myśmy sobie naszym aktem zagwarantowali, czy chcieli wymusić u nich inwestycje, to jest inna sytuacja, niż Wiertek teraz sam zaproponuje do budżetu. I na tym polega cały problem tej rzeczy. Nie ma złośliwości żadnej z zadania tych pieniędzy. Nie zrobimy Białkowa dzisiaj w tej materii, a już tutaj panie Boże, nawet jeżeliśmy robili to chodniki kosztem dróg, proszę pana. Proszę was mocno, jedźmy w tym kierunku. Wierzmy sobie delikatnie, sprawdzajmy się i proszę do Państwa o odrzucenie tego. Proszę Państwa, czy to dyskusja jest otwarta, panie przewodniczący, czy tak, się to jest dyskusja nie została zamknięta, bo na razie ja przedstawiłem swój wniosek, bo tu inne sprawy. Dalej dyskusja otwarta. Kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę. Pan wójt mówi, że to kosztem drogi. Możemy tutaj wykup infrastruktury od inwestorów prywatnych, które nie były zaplanowane w tej ustawie.
Czy pani słyszała, jak ja pani mówię, że my z tym prawie jedną drogą w sądy dogadali? Czy pani wie, że my od 4 czy 5 lat tym ludziom zabieramy pieniądze? Tak? A pani jak pani to wie, to proszę, proszę pani za końcu dać przedsiębiorcom oddać tym pieniądze, jak pani to w końcu wie, proszę pani. I ma pan wszystkie ja nie będę że do sądu i nie będę miał procedury karny. Doda pani. Dlaczego pan nie zaprosił na ten projekcie budżetu? Logicznym jest, proszę panią, logicznym jest nie iść do sądu i wynikać z sądu, a robić drogi, niż to, co pani teraz mówi. Tak jak i teraz. Ja zapowiadałem państwu o cały czas, że będziemy tym ludziom dawali te pieniądze i powoli oddajemy. Teraz trzeba, żeby w końcu, bo uchwały w końcu poszły, wiemy, że przejmujemy te drogi, nie mamy tego, tutaj wyjścia, są porozumienia przez 5 lat, zalegamy mnóstwo pieniędzy, a pani zresztą tak wymyśliła, żeby jeszcze przedsiębiorcy zatknięto. Albo nie dać. Czy pani, damy. Skoro wzięliśmy drogi, to przejęliśmy te drogi, to niech jeszcze chwilę poczekamy. To jest konsekwencja. On czeka już 4 lata, proszę pana. Ile pan jako przedsiębiorca by czekał, jakby panu takie zrobili? Rozumiem, że ja zakończyłem w tej materii już swoje stanowisko. Proszę państwa, tylko nie dajmy sobie odebrać tych 350. Róbmy te drogi, bo ja chcę przetarg jutro pojutrze ogłosić, łącznie z tą kwotą i iść z tymi 7 kilometrami dróg. Bardzo was o to proszę. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego. Jak pan rozmawiał z województwem, czy takie porozumienie jest możliwe? Ja mam inną sprawę. Na jakiej podstawie budżetu zostało te 350 tysięcy na ten rok przyznane w Bielkowie? Jeżeli tak sobie? Nie trzeba, napisaliśmy pismo do marszałka, że dajemy te pieniądze i prosimy jego, mimo że już jest po budżecie, prosimy jego o wypraszamy, wymuszamy na nim jakby prośbę, żeby jednak dał nam na Wielkowo coś z rezerwy, żeby jednak, tak, żeby nie Wielkowo robił. Mówiłem państwu o tym, że my sobie wykupujemy i tego słowa państwu używałem. Nie udało się wykupić, dlatego że przetargi nie dały renty dodatniej zwrotnej. W związku z powyższym zapomnijmy o tym fakcie. Teraz róbmy taką rzecz, że nie wykupujmy sobie najpierw, tylko piszmy, żeby w budżecie było i Ziętek nam to gwarantuje, żeby w budżecie on to załatwił, a my do końca, jak zobaczymy, ile on będzie w budżecie, czy on ma w budżecie teraz, będzie miał, dorzućmy nasze pieniądze. Zmieniła się relacja całkowicie. To może jeszcze tak na sens, to pan Ziemnik nie jest tutaj osobą decyzyjną, tylko jest zaproszenie, to jedna sprawa, a druga sprawa, że zawarte porozumienie w jakiś sposób wiąże dyrekcję dróg. Ja z tym, że mówię, tutaj dyrektor dróg nie zawsze tego porozumienia nie uzyska zgody marszałka. Jeżeli byśmy to sprawdzili, to byśmy na dzień dzisiejszy mieli. Sprawa jest zwalcowana od marca. W tym roku nie wysłaliśmy żadnego pisma do Ziemnika na następny rok inwestycji. I powtórzy się sytuacja z tego roku. Drogi panie, pan wie. Nie słyszałem, żeby pan wójt powiedział, że po budżecie zostało wysłane pismo w zakresie inwestycji na 2017 rok w Wielkowie. Było przed budżetem, panie przewodniczący, a teraz na ten rok pan chyba dobrze już zna po roku czasu czy po dwóch, jakie są procedury, proszę pana. Ja ten wniosek składam do września. Do września. I chcę pana zapewnić, a jeżeli pan nawet nie chce być zapewniony, to pan tego, ja tam zapewnię tamtą stronę, że ten wniosek będzie złożony. Idziemy z prośbą po inwestycję. A poza tym, proszę pana, to Ziętek, tak samo jak wójt nie ma prawa, ale jak daje budżet, to państwo mniej więcej to akceptujecie. Tak samo Ziętek, proszę pana, jak on to zaakceptuje, to nie koszalił, panie przewodniczący, trzeba tutaj to wiedzieć. Nie koszalił, proszę pana, będzie go zatwierdzał, a marszałek będzie. Marszałek zatwierdza to koszalinę. Tak jest. Dlatego mówię, że próba zawarcia porozumienia z koszalinem wcale nie jest równoznaczna z tym, że nam się uda bez zgody marszałka. Takiej próby nie podjęliśmy. Pan Ziętek nie jest tu osobą decyzyjną. Próbę podjęliśmy, dlatego że byłem na spotkaniu w maju. No tak, nie patrz, ja zaczekam do września, zobaczę, czy będą te pisma, czy pójdą, by się nie okazało, że w Bielkowie za rok powtórzy się sytuacja tak w tym samym roku. Ja na Bielkowo dać 2 miliony, które się to odbierze. W tamtym roku poszedł. We wrześniu będzie czas te 350 tysięcy ponownie zabrać na inne cele. W tamtym roku rok nie kończy się we wrześniu. Proszę państwa, w tamtym roku poszły pisma, tylko że za późno powiecie, żeśmy byli w pierwszym roku, poszły pisma, w tym roku pójdą pisma i nie pójdą tylko do marszałka, ale pójdą też i do starosty, bo przecież mam Kunowo, które chcę robić i chcę też sprzedać, wymusić sobie tą sytuację, tylko że rozumiemy wszyscy, że w tamtym roku żeśmy sobie wykupowali sprytem, a Kunowo nie było, bo już były budżety zatwierdzone, a teraz pójdą nasze wnioski. Pójdzie na 120. Taka jest
to jest relacja, proszę Państwa, inwestycyjne. No to możemy te pieniądze zostawić na razie na Wielkowie, jeśli nie będzie porozumienia. Ale nie będzie porozumienia. Pan stanowisko pana wójta, chyba że ktoś z Państwa chce przedstawić stanowisko w tym temacie lub inny wniosek. Proszę bardzo. Pan jest przedsiębiorcą, jeszcze do końca. I pan myśli kategorią płynności. Proszę pana, budżet jest inaczej. Ja muszę mieć gdzieś na papierze, żeby mógł przetarg rozpisać pójście. Pan rozumie to. Chyba że pan przez lat nic nie zrozumiał, czy pana nie będę dać. Nie chodzi o to, czy są pieniądze. Chodzi o to, żeby na papierze miał, bo to jest podstawą do przetargu. A przetarg jest rozpisany. 7 km dróg jest do zrobienia. Ale dalej pan wójt nie rozumie, żeby się wstrzymać z tym wybuchem infrastruktury na ten temat. Ja już to pani wytłumaczyłem, tego nie będę rozumiał, proszę pani. Przedsiębiorcy trzeba w końcu oddawać pieniądze. A do czerwca, przepraszam bardzo, do czerwca pan nie miał pieniędzy dla niego. Proszę pani, bo jeszcze nie robili, a teraz robią następne osiedle. Już jest projekt na podjęcie. Nie, mówimy o tym, robią kanalizację. Ci przedsiębiorcy robią kanalizację całą i wyprowadzają nierówny na ulicę do Inczy dołu. Mówimy o tym, co jest na dzień dzisiejszy. No to właśnie to jest to. No ja będę o tym mówił. A tam to z moich pieniędzy 2000 idzie kanalizacja, która mi będzie miała dymensję, to co już też jest spisane z nimi, bo oni mają rurki malutkie. Porozumienie wynika tak, że oni będą robić 350 i to, że robią u siebie na osiedlu z taką wielką rurą, to idzie za nasze pieniądze. A Kryształowa? Za nasze pieniądze, to właśnie to. A Kryształowa? No to jest to. Kryształowa, co tam? To jest to, co jest zrobione. Przypomnę, osiedle idzie, wielkie osiedle idzie. Z kanalizacją wyprowadzają... 200 tysięcy, panie skarbniku, 200 tysięcy, wykup infrastruktury domy nad Miednie. Za co to jest konkretnie? Za które osiedle? Tam jest Kryształowego w Bawierszyku, nie Kryształowego. Tak. Dobra, a widzisz pani mnie o to chodzi? Czyli mamy 680 zaległych za Kryształowe, ale oni w tej chwili już mają, robią pracę, robią następne osiedle po drugiej stronie, wielkie, jakieś społeczne i tam robią kanalizację na swojego osiedla. Jako, że ja się o tym dowiedziałem, spotkaliśmy się tutaj i powiedziałem tak, drodzy państwo, bardzo was proszę, żebyście robili kanalizację nie dla osiedla, tylko dla pewnej zlewni, którą jest Jęczyny. I a co to znaczy? To znaczy, że oni muszą rozszerzyć 150 czy 200 do 350 albo 460. I pan tam te 200 i tak właśnie to jeżeli jak... To ja poproszę o porozumienie. Trzymają. Pan nie śpiewuje się. Panie Wójcie. Robimy grubą 350 czy 400, uwzględniając cały Jęczydu, żebym ja mógł przebudować całą końcówkę ulicy z Jęczydowej. I czekaj, porozumienia wtedy nie będzie, bo my im oddajemy pieniądze. Jak to pani gwarantuje, że ta rura z ich osiedla idzie z ich osiedla na tą drogę do Jęczydołu, idzie do Szczecińskiej i idzie Szczecińską do Miedwinki. A co z tymi zaległymi? To 680 tysięcy? To 200 teraz dostaną, a dostają, a 400 jeszcze nie chciało. A to jest tylko jedna firma, bo jeszcze następna ma inna, której ma też 600 tysięcy, bo tam 1 200 000. Kiedy? Kiedy pan będzie wypłacał te pieniądze? Ja powiedziałem, to znaczy, panie, ja w tej chwili nie wiem jeszcze kiedy, panie. Jak będą pieniądze, to będę wypłacał. A może też być taka sytuacja, załóżmy, że może Inland też będzie coś chciał zrobić i znowu, ich złapie. I znowu... Na Inland jest 150 tysięcy. No to prawidłowo, to trzeba w końcu się tak nie, czy nie możemy zaczekać to do września. Drodzy Państwo, z Inlandem właściwie, z Inlandem to mógłbym sobie zaczekać, bo no bo cóż,
on mnie nie, tutaj za mocno mnie interesuje, chociaż przedsiębiorca powinniśmy mu oddać i myślę, że mógłby zaczekać. Natomiast Kryształowy nie mogę, bo idziemy z inwestycją. Dobra. Jednym ciekawym, jednym nie. To takie, panie wójcie, nie w tą stronę. No to nie panie, bo ja pan, bo trzeba mieć mogę. Z jednym nie poczekam, dlatego że już idzie inwestycja kanalizacyjna, a drugi jeszcze mogę się umówić, że przedsiębiorcę jakoś. No to może, bo jest taki dobry, no to te dwa miesiące do września też ugnie i zrobimy zmianę. A żeby jeszcze nie było co my tam mamy wydatkę. Nie. Panie skarbniku, jeżeli zawieszamy 350 tutaj z tego zmniejszenia i ze zwiększenia z wykup na te dwa miesiące, tak? Jeżeli do tego porozumienia nie dojdzie w tym względzie i zrobimy to na wrześniu, to to będzie prawidłowo? Nawet jeżeli będzie, nie wystąpię solidarnie. Drodzy Państwo, proszę Was, ja mam przetarg. Ja ale to do tego nic nie ma przetarg. Ma, bo Pani nie burzy całej WPF, proszę Państwa. Proszę nic Was, Panu nie burzy, to w ogóle WPF nie wchodzi, prawda? Nie wchodzi. Wchodzi. Przedsiębiorca. Wchodzą limity wydatków inwestycyjnych. Zostaną zmniejszone, czyli zaburzy w złą czy dobrą stronę wskaźniki. Trzeba będzie zmienić. Adekwatnie do WPF powinno się wtedy zmienić, tak? Zwłaszcza, że pan wójt jeszcze plan inwestycyjny na WPF przedstawił, to jest druga sprawa. To jest zamiana zadań, więc na tą samą kwotę. Zamiana zadań na tą samą kwotę. Nie ma wielkiego zaburzenia. Panie wójcie, to jest bardzo dużo zainteresowań. Sam pan pisze. Nawet o sygnalizacji świetnych pobrance było tutaj zapytanie i o tym, że też jest... No i co? I tak samo ten chodnik do Biotowa, gdzie tam ludzie chodzą po boczu, którego nie ma. Pani zapyta, nie mówmy tutaj, jak ludzie chodzą, to pani ten zamiast tworzy oczy. Niech pani sam zobaczy, jak ludzie chodzą w Wilkówku. To pani sobie tworzy oczy z pani zmianą. Ale przepraszam bardzo, tą zmianą, którą pan przewodniczący wniósł, to tutaj nic nie robimy z tymi drogami. Na te drogi te pieniążki tutaj są. Co? Zasada święta. Nie okradajmy przedsiębiorców, którzy u nas inwestują. Nikomu nie chcemy. Nie robimy tego okradać, tylko zatrzymamy to na dwa miesiące. Przepraszam, obligacje 800 tysięcy chcemy odroczyć w czasie przez rok. Jest to jest 800 tysięcy na plus, tak? Proszę bardzo. Bardzo Państwa proszę. Za 2 miesiące to już będą drogi zrobione. Ale przecież my nic do dróg nie mamy, żeby tego nie widzicie. Jak nie? Jak nie chcecie robić chodnik w Wielkowie, a ma... I będziemy mieli, jak powiedzmy, jakieś częściowe chociażby zapewnienie, bo nie zrobiliśmy tego porozumienia do tej pory i to trzeba stosować między bajki, bo nie zrobiliśmy tego mimo, że od marca, żeśmy o tym mówili. Więc jedyny jest jeszcze termin we wrześniu, że zostanie zawarte jakieś porozumienie. Jeżeli to porozumienie zawarte, jest to automatycznie związane z tym, że pan wójt ma te pieniądze do wykorzystania. Ja nie proponuję zabrania z dróg, tylko zaproponowałem zmianę zmniejszenia z Wielkowa na zwiększenia, gdzie są na wykup jednego i drugiego osiedla. Na żadną drogę. Podałem konkretne podziały. To jest mój wniosek. Jako Państwo przyjmiecie, Wasza sprawa. Słucham, proszę, czy są jakieś inne wnioski. Nie ze zmiany, jak Pan zadaje. Panie wójcie, ja nie chcę po prostu, nie chcę naciskać, żebyśmy dążyli do porozumienia. Bo porozumienie, gdybyśmy wcześniej napisali wniosek o porozumienie, to tak jak Pan mówi i jak wieść niesie, marszałek by na to zgodę wypił, po prostu nie wyraziłby zgody, bo by się po rozmowie by było. Dzisiaj bym się w ogóle nie odzywał na temat Wielkowa, bo bym wiedział, że jest porozumienie odrzucone i nie ma na co prosić głosu. Szkoda czasu teraz na porozumienie, żebym chciał sprawę ciągnąć do listopada.
ale mam nadzieję, że we wrześniu zostanie skierowane odpowiednie pismo i będziemy mieli jasne co do tego, że inwestycja w 2017 roku ma jakiś punkt zawieszenia. Więc proszę bardzo, wtedy robimy zmianę w budżecie, czekamy na 2017 rok, ile nas stać będzie do pracy. Panie Przewodniczący, to teraz co Pan to powiedział, to nie Pan wycofa ten wniosek, bo do żadnego głosowania to co ma dochodzić? Panie Przewodniczący. Jak Pan głosuje? Jak wniosek wycofa? No tak jak Pan powiedział, że czekamy na wrzesień, we wrześniu składamy na przyszły rok. Co ten wniosek? Drodzy Państwo. Jeżeli do tego porozumienia ma nie dojść, albo w listopadzie, gdzie będzie za późno, bo ja teraz też tego nie rozumiem. Ja proponuję tak. Jeszcze raz sobie tłumaczę. Porozumienie praktycznie potrwa też do września. Porozumienie potrwa do września. Nie wiadomo, jaka będzie decyzja marszałka. Czy zgodzi się na to porozumienie, czy nie. Jeżeli się nie zgodzi, sprawa upada. Tu pan wójt mówi, że chce zawrzeć umowę we wrześniu z panem Ziętkiem odnośnie na przyszły rok inwestycji w Wielkowie. Do tej pory nie wystąpiono o tą inwestycję. Jeżeli w tej chwili puścimy te pieniądze, to nikt już tego wniosku nie skieruje o inwestycję na 2017 rok. Bo będą inni biznesmeni, inni, którym będą potrzebne pieniądze. Chodzi Ci o to, tak? Tak. Jeżeli będziemy mieć odmowę, to zobowiązujemy wójta, tak jak nam obiecał na komisji, że na przyszły rok 400 tysięcy na ewentualne zaplanowaną... Ale wójt to powiedział. 350 to dał przecież obiecać komisję. Teraz mamy przyjrzanie. Nie, no to ja po prostu chcę zrozumieć, czy warto czekać do tego września. Po pierwsze. Porozumienie, panie przewodniczący, pismo o to zostało wystosowane. W momencie, kiedy ja panu poprosiłem państwa, żeby się przyszli. Przepraszam, panie wójcie, rozmawiałem z dyrektorem dróg w Koszalinie. Osobiście w poniedziałek o godzinie 11:30. Tak, i co? Nie przypomina sobie, żeby z panem rozmawiał, żeby wpłynął do nas jakiś dokument, spytał kurtuazyjnie, czy może zrobił to któryś z zastępców jego. Dał mi do zrozumienia grzecznie, że osobą. To do marszałka. Że osobą, to on to nie wie do marszałka. Nie. Proszę pana, no widzi pan, no cały czas polega na czymś takim, że jak pan będzie szukał źródeł tam, gdzie one nie istnieją, to tak będzie. Szanowny panie. W Koszalinie nie ma żadnego śladu o porozumieniu, dyrektor o tym nic nie wie. Tam nie ma inwestycji. Poszło pismo do marszałka, żeby dał mi te pieniądze. On powiedział, że to jest takie wykroszanie sobie. I powiedział tak, słuchaj, poczekaj. Pojechałem w maju, 11 maja do niego. Mówi, słuchaj stary, tak jednak oczywiście on oficjalnie, poczekaj jeszcze miesiąc. No to trzeba, poczekajmy ten miesiąc. Teraz otrzymałem informację, bo są po przetargach już, że nie ma żadnych pieniędzy. W związku z powyższym moje pismo, które wpłynęło do nich, myślę, że ono było z tego stycznia może tego roku, tak mi się wydaje, że z tego zaraz zobaczę, bo ja każdy tutaj jestem przyjęty swój pan, jest już nieaktualne. Nie ma mowy porozumienia. Bo właśnie na to pismo wysłane już dzisiaj wiem, że nie może być tego porozumienia, bo nie odmienne. Panie wójcie, porozumienie zawiera gmina z wojewódzkim zarządem dróg. Akceptuje ją, akceptuje to marszałek. Nie zawieramy porozumienia z marszałkiem. Akceptacja jest marszałka. Chyba, że dyrektor mnie w Koszalinie wprowadził w błąd. On na ten temat nic nie wie. Nie będzie nic ale jeszcze niedawno była dyskusja, że dyrektor nie może co dzień składać pisma. Tak, jest zgoda marszałka, ale takiego pisma od marca nie wystosowaliśmy. Próby zawarcia porozumienia z Koszalinem. Dla pana nie wiedział, że jeszcze wysłane jest to pismo pan dawno, a że pan chce drugie, to ja tak nie mam takiego czasu na takie spisanie. No trudno, jak pan nie ma czasu nic zrobić. Znaczy, ja stawiam swój wniosek, proszę bardzo. Czy, okay. Proszę bardzo, czy państwo macie inne wnioski? Pisać, jeżeli facet powiedział, że nie ma, no to co ja to pisam? Chyba nie, że pismo pierwsze poszło. No jest, no, dobra. No to na sygnalizacji świetną, co pan pisze, to też nie będzie, tak? Pisze, ale to się dowiedziałem później, droga pani, bo gazeta jest wcześniej, a to jest informacje są później, proszę pani. Czy pani może to zrozumieć? Czy są inne informacje później? Czy chciał? Przepraszam, proszę państwa, czy są inne wnioski? Postawiam jeszcze na panie Sumi, ja mam zabezpieczenie na proszę. Do tego. Do WPF-u będzie to przygotowane przy WPF-ie. Zresztą tutaj jeszcze, nie wiem czy to było przy tym, czy nie, przy WPF-ie jest. Tak. Przy WPF-ie. Dobrze, czy są inne wnioski? Wniosek, który państwu przedstawiłem, no, stawiam pod głosowanie. Odrzućmy.
No bo nie będzie przetargu, no nie będzie przetargu. Panie proszę, mówię, dobra. Ale tutaj przetarg nie ma? Trzeba na jawie, co będzie. No, pan, jak, panie, ale pan mi tak, jak pan mi mówi... Proszę, ale pan mi tak, jak pan mi mówi... Proszę, ale pan mi tak, jak pan mi mówi... Czekajcie na skarbnika, dobrze? Ale za tą dyskusję. Czekajcie na skarbnika. Tak. Dajcie 5 minut przerwy. 10 minut przerwy.